Witam serdecznie, Kuba Niedziela. Telewizja Centrum postanowiła po raz pierwszy zorganizować spotkanie redaktorów gazet i informacyjnych portali internetowych zajmujących się na co dzień zgierskimi sprawami. Nasze zaproszenie przyjęli pani Dorota Jankiewicz z Nowego Zgierskiego ITZ-u. Dzień dobry państwu. Pani Justyna Zielińska, redaktor naczelna EZG Info. Witam serdecznie. Pan Michał Kaniowski, zastępca redaktora naczelnego tygodnika zgierskiego. Witam serdecznie. Pan Tomasz Dominowski, redaktor naczelny gazety Ale Zgierz. Witam państwa. Oraz pan Mateusz Mirys, redaktor naczelny gazety Zgrzyt. Witam. Ponieważ niedawno skończył się rok 2012, jeszcze mamy go w pamięci, zapytam państwa zgromadzonych, jakie wydarzenia dotyczące oczywiście naszego miasta najmocniej wryły się w państwa pamięć. Zacznijmy od pani Doroty. Drodzy telewidzowie, dla mnie ten rok 2012 obfitował wiele ważnych wydarzeń, przy czym w mojej pamięci najbardziej znamienna była nieoczekiwana zmiana miejsc na szczytach zgierskich władz. Było to bezprecedensowe wydarzenie w historii zgierskiego samorządu. Czegoś takiego nigdy nie było, bo otóż w samym środku kadencji nieoczekiwanie zmienia się aż dwóch wiceprezydentów. Przypomnijmy, pod koniec czerwca odwołana zostaje ze stanowiska pierwszego zastępcy pani Bogumiła Kapusta, a zastępuje ją pan Przemysław Staniszewski. Kilka dni później rezygnuje ze swojej funkcji pan Grzegorz Leśniewicz, a jego miejsce zastępuje Bohdan Bączak. I tak naprawdę nic się nie stało poza zmianą nazwisk, bowiem koalicja rządząca pozostała ta sama. No, niemniej zostanie to na pewno wpisane w historię zgierskiego samorządu. Zapytam może teraz panią Justynę Zielińską, która łączy funkcję dziennikarza i radnej miejskiej. Czy dla niej też to było zaskoczenie, te przetastowania na szczytach władz? Oczywiście nie spodziewaliśmy się tego. Więc tutaj można powiedzieć, że tak, to była taka duża niespodzianka. I zmiana oczywiście. A Michał? No, myślę, że to też była dosyć duża niespodzianka, natomiast nie wiem, czy to wpłynie w jakiś sposób na rządy w Zgierzu. Jak pani Dorota wcześniej powiedziała, koalicja nadal się utrzymuje, więc chyba w tym względzie nic się tutaj nie zmieni. Uszu, czy według pana to była zmiana na lepsze, jeśli chodzi o wiceprezydentów? Tak naprawdę na razie to trudno powiedzieć, bo jest to tak naprawdę pół roku dopiero od momentu tej zmiany, więc trudno to jeszcze ocenić. Jeśli chodzi o byłych wiceprezydentów, to opinie są różne. Co do Grzegorza Leśniewicza chociażby, który wsławił się pozytywnie w kwestii tramwaju 46, bo pamiętamy jego stanowisko i jego starania w tej kwestii, które były znaczące i która to walka o ocalenie tego tramwaju dla Zgierza na pewno należy ją ocenić pozytywnie. Ale pamiętamy też to, że Grzegorz Leśniewicz był jednym z redaktorów Młynarzy ze Zgierza, rubryki, no, która nie przysłużyła się debacie publicznej w Zgierzu. Do czego przyznał się już po zrzeczeniu się funkcji. Tak. Dobrze. Panie Tomaszu, gazeta Ale Zgierz chyba jeszcze nie było w tym momencie na zgierskim rynku, kiedy dokonywały się te zmiany, aczkolwiek też poproszę pana opinię. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie mnie do tego szanownego grona. Czuję się niezwykle zaszczycony, bo faktycznie na rynku zgierskim działamy dopiero od 3 miesięcy. Mamy za sobą dopiero 2 wydania gazety. Jakby cały czas tego rynku zgierskiego się uczymy, poznajemy ludzi, poznajemy środowisko lokalne, sprawy lokalne, więc nie czuję się też tutaj mocno, żeby tutaj w jakieś sądy tutaj państwu przedstawiać, tak, na dane tematy. W tym czasie faktycznie, jeżeli o tych zmianach państwo wspominają, nas jeszcze na tym rynku zgierskim nie było. My wywodzimy się z Aleksandrowa Łódzkiego, więc jakby z boku, z punktu widzenia takich obserwatorów niezależnych, tak, emocjonalnie podchodzących do tych spraw, obserwowaliśmy te sprawy. Generalnie z mojego punktu widzenia ten polityczny rynek zgierski jest bardzo ciekawy, tak, w przeciwieństwie do Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie no, tam jest monolit, tak, tam jest jedna władza, tam nie ma takich ciekawych przetasowań, jak to się dzieje w Zgierzu. I tutaj myślę, że jeszcze wiele przed nami. Tak? Tu jest mówię, dużo różnych organizacji, dużo opcji politycznych, gdzie ta polityka jest naprawdę ciekawa i wiele spraw, myślę, że jeszcze ciekawych przed nami. Mhm. Zapytam panią Justynę, co według pani było najważniejsze w tym minionym roku? Znaczy może tak, uznając to za jakąś taką wartość na poziomie tej polityki naszego miasta czy samorządu, być może nie jest to najważniejszy temat, o którym bardzo głośno się mówiło przez ostatnie 12 miesięcy, ale jest on istotny
Myślę z punktu widzenia, właśnie jak też pan redaktor mówił, że jestem gdzieś na styku samorządu i mediów działających w naszym mieście, ale też całego tego towarzystwa związanego z kulturą w Zgierzu. Istotne i taki mały sukces Komisji Spraw Obywatelskich udało nam się stworzyć regulamin nagród dla artystów działających w naszym mieście. Tego nie było w Zgierzu. Takie, że tak powiem, podejścia już kiedyś, dawno temu oczywiście miało miejsce. Nie udawało się przekonać do tego pomysłu być może wtedy panujących radnych czy władz. Oczywiście były stypendia i sportowe, i dla uzdolnionych uczniów. Natomiast w tej chwili udało nam się właśnie coś takiego przygotować i teraz do 31 marca będzie można zgłaszać kandydatury osób, które zajmują się kulturą, sztuką, są twórcami bądź upowszechniają tę kulturę w naszym mieście. I takie osoby w tej chwili będą mogły zostać docenione. Aczkolwiek myśleli państwo właśnie pierwotnie o czymś na kształt stypendiów. Znaczy tak, ja od samego początku jednak byłam zwolenniczką nagród. Myślę, że stypendia być może przyjdą w pewnym momencie. To jest jeszcze długa droga przed nami, ale to jest też także dobry punkt wyjścia i poszukiwań. Panie Michale, co panu zapadło w pamięć? W poprzednim roku. Szczerze mówiąc, najbardziej przykuły moją uwagę kwestie gospodarcze, kwestie pozyskania przez GIERZ pieniędzy na pewne projekty. Warto powiedzieć, że udało nam się pozyskać pieniądze na rewitalizację chociażby Placu Kilińskiego, na wykonanie monitoringu, również na rewitalizację parku przy stawie Cylkiego. Zapadły też decyzje odnośnie spalarni, czyli wielomilionowej inwestycji, która będzie miała miejsce w Zgierzu. I myślę, że takich właśnie kwestii gospodarczych, kwestii pozyskania funduszy czy z Unii, czy z innych środków mamy w Zgierzu akurat bardzo dużo i te inwestycje będą tak naprawdę trwały przez następne 2-3 lata. Myślę, że w 2014 najbardziej będzie to widoczne. Czy sprawę spalarni pan w pozytywnym kontekście przedstawia jako dobrą inwestycję, tak? Myślę, że tak. Myślę, że jest to kwestia, która naprawdę przyniesie miastu duże korzyści. Ponieważ jest to dosyć kontrowersyjny temat, więc pozwolą państwo, że zapytam innych gości. Na przykład pan Mateusz Mierys, czy ma swoje zdanie na temat tej inwestycji? Szczerze mówiąc, my jako redakcja Gazety Zgrzyt mamy z tym tematem spory problem, bo mamy poczucie, że dyskusja na ten temat w Zgierzu jest bardzo utrudniona, bo tak naprawdę żadna ze stron, ani strona, która chce budowy tej spalarni, ani przeciwnicy tej inwestycji tak naprawdę nie są w stanie zaprezentować nam takich stanowisk, które nadawałyby się do naszej dyskusji. Ja mam poczucie, że to jest trochę przerzucanie się bardzo szerokimi ogólnikami na temat tego, że tak, to będzie inwestycja i ona przyniesie korzyści, a z drugiej strony nie, no bo to spalarnia, będzie zanieczyszczenie i będą przyjeżdżały do Zgierza ciężarówki z odpadami. Mhm. Więc mamy z tym tematem problem. Ale problem wynika z tego, że mamy za mało informacji? Tak, moim zdaniem tak. Ja mam poczucie, że, jak powiedziałem, żadna ze stron odpowiedniej ilości informacji właśnie nie jest w stanie dostarczyć, żeby można było w tej sprawie właśnie stwierdzić rzetelnie, że ta inwestycja na przykład właśnie będzie stanowiła realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. No jeden ze źródeł informacji jest też z Gierskiej TZ, jeśli chodzi o spalarnię. Ja nie odczuwam tutaj niedosytu informacji. Przedstawiciele inwestora są gotowi zawsze spotykać się z mieszkańcami. Takich spotkań odbyło się wiele. Mają swoje racje. Racje mają też mieszkańcy, którzy z wiadomych względów obawiają się tego przedsięwzięcia, ale nie zawsze chcą wiedzieć wszystko na ten temat i nie wiadomo, czy nie chcą, czy faktycznie nie mogą dotrzeć do tych informacji. Ja pozwolę sobie tutaj nie zajmować stanowiska takiego osobistego, personalnego, ponieważ rolą dziennikarza nie jest opiniowanie, jest relacjonowanie informacji i sprawozdań i przedstawianie tego tak, jak odbiera. Natomiast sądy pozostawmy czytelnikom. Niech on też troszkę pogłówkuje i sam dojdzie do tego, czy to jest korzystne dla miasta, czy nie. Aczkolwiek zgodzi się pani, że na przestrzeni roku pojawiały się dosyć sprzeczne informacje. Na początku byliśmy pewni, że tam będą śmieci komunalne na przykład spalane. W międzyczasie okazało się, że nie.
Ja nie wiem, czy ta inwestycja była od początku zaplanowana, że tam mają być spalane niebezpieczne odpady, czy też były jakieś próby, że będzie to jednak spalarnia komunalna. Tak jak mówił poprzedni wiceprezydent Świętosław Gołek. On był przekonany, że będzie to spalarnia odpadów komunalnych i dlatego otwartą ręką tutaj tych inwestorów zaprosił do Zgierza. Teraz okazuje się, będą to odpady niebezpieczne. Być może inwestor uznał, że to jest lepszy zarobek dla niego. Ale umówmy się też, że będzie to duża inwestycja dla Zgierza, blisko 40-milionowa. Dawno takiej inwestycji tutaj nie mieliśmy. Powstaną nowe miejsca pracy. To też trzeba rozważyć i na szale położyć wszystkie za i przeciw. Pamiętam, że pani Justyna Zielińska w moim programie politycznym pan Zgierza broniła tego pomysłu budowy spalarni. Tak, dobrze pan redaktor pamięta. Oczywiście spotkaliśmy się, dyskutowaliśmy w tym temacie. Ja akurat wtedy, że tak powiem, przywoływałam pewne argumenty dotyczące akurat jakby samej instalacji, samej konstrukcji działania tego, co, że tak powiem, po konsultacjach z osobami zajmującymi się, czy to ochroną środowiska, wiem, że sama inwestycja nie jest niebezpieczna. To, jak procesy, które zachodzą w spalarni, nie są niczym szkodliwym dla otoczenia, więc, że tak powiem, też nie można kategorycznie mówić, że to jest zły pomysł. Panie Tomaszu, czy pana ta inicjatywa w jakiś sposób nie boi się jej pan? To był w ogóle pierwszy temat, który, że tak powiem, uderzył w nas jako nowe media pojawiające się tutaj na terenie Zgierza. Na pewno jest to inwestycja, należy do grupy inwestycji trudnych, tak, które zawsze będą budziły spore emocje społeczne. Jestem, powiem szczerze, bardzo ciekawy, jak to się dalej potoczy. Tu znowu odwołam się do przykładu Aleksandrowa, który niedawno borykał się ze sprawą budowy asfaltowni przez inwestora. To również była inwestycja budząca wiele emocji. W tym przypadku w wyniku naprawdę ogromnej determinacji mieszkańców, grupy mieszkańców, którzy w tym temacie bardzo mocno się wyedukowali, podobnej sytuacji byliśmy jak tutaj w tej chwili Zgierz, czyli no de facto powiat nie mógł odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, tak? Ponieważ były uwarunkowania środowiskowe. Jednakże w wyniku tej determinacji mieszkańców inwestycja została zablokowana, bo został podważony raport środowiskowy, opór społeczny był bardzo duży i asfaltownia w Aleksandrowie nie powstanie. W międzyczasie władze miejskie zmieniły plan zagospodarowania przestrzennego, który już w tej chwili uniemożliwia realizację takiej inwestycji. Ciekawy jestem, jak tutaj się to dalej potoczy. Na pewno nie dopracujemy się takiego stanowiska, w którym wszyscy będą zadowoleni, no bo tak na pewno nie będzie, tak? Na pewno takie inwestycje gdzieś muszą powstawać, to się też nie oszukujmy. Nigdy nie będzie lokalizacji idealnej, bo zawsze będzie budziła kontrowersje. Natomiast jeszcze myślę, że sporo tej dyskusji, sporo tutaj ten temat będzie, myślę, że w nowym roku również nie schodził, że tak powiem, z gazet czy z portali lokalnych. Mhm. Miejmy nadzieję właśnie, że lokalne media będą mogły jak najwięcej rzeczowych informacji na ten temat dowiedzieć się. Panie Mateuszu, a co według pana najważniejszego w roku 2012? Ja bym wybierał pomiędzy tymi zmianami, o których mówiła już pani dyrektor Jankiewicz, to z jednej strony, a z drugiej strony no dla nas, jako dla gazety zaangażowanej w działania aktywizujące mieszkańców do aktywności społecznej, do działań obywatelskich, no to dla mnie dość istotna była kwestia inicjatywy uchwałodawczej. O tym już wielokrotnie rozmawialiśmy. No ale teraz w grudniu na ostatniej sesji mieliśmy epilog dość smutny, bo radni mimo tego, ile rozmów z nimi jako organizatorzy kampanii na rzecz prowadzenia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, mimo właśnie rozmów z radnymi, które my przeprowadziliśmy, przez które przekonywaliśmy ich, informowaliśmy, pokazywaliśmy, że to nie ma się czego bać, bo to jest mechanizm, który jest coraz bardziej popularny w samorządach w całej Polsce i nie grozi anarchią, nie grozi zalewem jakichś w cudzysłowie populistycznych projektów. No mimo tego wszystkiego wynik głosowania był ponownie negatywny. No przykre, to szczególnie przykre w przypadku trójki radnych, czyli Stanisława Skupińskiego, Agaty Grzegorz-Makowczyńskiej i Krzysztofa Wężyka,
którzy w rozmowach z nami deklarowali, że oni ten projekt poprą jednak. I gdyby te trzy osoby faktycznie ten projekt poparły, to on by przeszedł. Natomiast pan Stanisław Skupiński i pan Tomasz Wężyk zagłosowali przeciwko, Krzysztof Wężyk, przepraszam, mimo swoich wcześniejszych obietnic. Natomiast pani Grzegorz Makowczyńska wyszła z sali w trakcie głosowania, co jest moim zdaniem też no, o wiele gorszym unikiem niż zwyczajnie zagłosowanie przeciwko temu projektowi. Więc my jesteśmy dość mocno zawiedzeni. No i nie wiem, jak to będzie z tymi mechanizmami włączania mieszkańców w rządzenie w przyszłości. Mamy różne plany, chcemy konsultować budżet miasta, chociażby w najbliższym półroczu. Ale jakie będzie do tego podejście radnych i podejście władz miasta, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Obawiam się, że może być w różnych kwestiach z tym trudno. Pani strona, pani była jednym z inicjatorów tej akcji, popierającej inicjatywę uchwałodawczą. Czy pytała pani swoją koleżankę, swoich kolegów w kuluarach, dlaczego taka inaczej zagłosowali? Właściwie to nie prowadziliśmy dyskusji już po samym głosowaniu. Ja przyjęłam tę postawę jako też wyraz, można powiedzieć, pewnego już, nie wiem, sposobu myślenia, tak? O tym, w jaki sposób tę politykę każdy prowadzi. Mówię, nie moim zadaniem jest teraz oceniać, czy wiercić dziurę im, tak? I pytać, dlaczego zmiana decyzji? No wiercić. To jest, że tak powiem, no, myślę, że swoim jakby zachowaniem sami dali wyraz pewnej ocenie. I jakby też dla mnie jest to jasne, że można właściwie tak być za czymś, a w sytuacji, kiedy tak naprawdę trzeba podnieść rękę, być może różne kwestie, jakieś powiązania, zależności decydują o tym, że tej ręki nie podnosimy. Nie jest to przyjemne oczywiście, z racji na to, że ja tak oczywiście tą inicjatywę bardzo mocno popierałam. Zresztą całe stowarzyszenie, nasze SFG też włączyło się przecież w całą tą kampanię promującą. Dlatego było takim niemiłym zaskoczeniem. Ale było to zaskoczenie w ogóle, czy spodziewaliście się tego? Właściwie to po sytuacji listopadowej sesji, gdzie wszedł projekt uchwały naszych przewodniczących, można było gdzieś tam... Znaczy, przypomnijmy, że chodzi o uchwałę, która daje jednostkom samorządu inicjatywę uchwałodawczą. Tak, radni mogą coś takiego robić. I gdzie zostało to wyniesione do, że tak powiem, jakiegoś poziomu nadzwyczajnej zmiany, czegoś wyjątkowego na skalę całego kraju, bo przecież nigdzie się tego nie robi, a u nas w Zgierzu tak. Myślę, że to było też takie odsunięcie właśnie uwagi co do tych naszych następnych działań. Chociaż jak pamiętamy, być może w listopadzie wtedy też pan radny Mięsok powiedział do pana Komorowskiego, pana przewodniczącego Rady Miasta, że oczywiście dopiszcie tylko do tego swojego projektu właśnie mieszkańców, że my nie mamy takiej silnej potrzeby. Chyba to się doprecyzowaliśmy, że chodzi o 150 mieszkańców, tak? 150 mieszkańców, którzy mieliby pod takim projektem się podpisać. My byliśmy gotowi tak właściwie włożyć ten nasz pomysł w ten ich projekt, który byłby podpisany ich nazwiskami i naprawdę tu nie chodziło o to, że to musi być Zielińska, Mięsok. Chodziło o to, żeby coś takiego zrobić w mieście. Nie udało się. Wtedy byli zupełnie przeciwni i w grudniu również nie udało nam się przegłosować. Panie Michale, pańska gazeta wydawana jest przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. No, radni SLD zagłosowali też przeciwko tej inicjatywie. No, zgadza się. Natomiast radni z SLD motywują jakby swoje działanie tym, że mamy Zgierz podzielony tak naprawdę na 11 okręgów, na 11 jednostek pomocniczych, 11 osiedli. I tak naprawdę inicjatywa, która ma na celu zmianę czegoś na danym osiedlu, może przejść tak naprawdę przez Radę Osiedla. Mamy jednostki pomocnicze, mamy radnych wybieranych do tych jednostek, którzy są całkowicie apolityczni. Tak naprawdę to nie głosuje się wtedy na partię, tylko tak naprawdę możemy zagłosować na swojego znajomego, na sąsiada, na jakiegoś społecznika. I przez takie właśnie osoby mamy wpływ na opiniowanie uchwał, czy tak naprawdę no, mamy realny wpływ na władzę w Zgierzu. Jednostki pomocnicze mogą też w tym stopniu pomagać władzy, opiniować. Zawsze przewodniczący zarządu Rady Osiedla jest też zapraszany na sesję Rady Miasta. Tam też może zabrać głos. Więc taka oddolna inicjatywa obywatelska istnieje również przez te najniższe jednostki pomocnicze. Tylko ja bym tutaj wtrącił dość ważną uwagę, mianowicie
to, co zrobili przewodniczący Rady Miasta w listopadzie, czyli nadanie inicjatywy uchwałodawczej radom osiedli bez konsultowania z radami osiedli. I tak naprawdę wbrew opiniom Rady Osiedli, które popierały projekt pani Zielińskiej. Z dwoma trzema wyjątkami. Tak, z dwoma trzema wyjątkami, ale ostatecznie większość Rad Osiedli poparła projekt pana Mięsoka i pani Zielińskiej. No i wydaje mi się, że to też no jednak trochę pokazuje, jaki jest stosunek radnych do Rad Osiedli. To znaczy, jak jest dobrze, to jest fajnie. Korzystamy z waszego poparcia w jakichś tam kwestiach, ale jak nie będziemy chcieli rozszerzyć procedur demokratycznych, nadać inicjatywy uchwałodawcze mieszkańcom, no to po prostu waszego głosu nie uwzględnimy w żaden sposób. Co więcej, specjalnie usadzimy ten projekt. Tak? No to niestety to pokazuje. To nie jest do końca tak, że Rady Osiedli mają takie mocne. Panie Bawa, to już się zapytam tak, czy usadzono ten projekt dlatego, że nie wierzono w jego szanse, że tak naprawdę zgierzanie są zainteresowani tą inicjatywą, czy tak naprawdę chodziło o to, żeby nie promować tych nazwisk, które stanęły za nim? Szczerze mówiąc, sam do końca nie. Mi się wydaje, że jest to jednak. Znaczy gra polityczna to na pewno i to było słychać chociażby w rozmowie z radnym Pilarskim, który bardzo zwracał uwagę na to, że on w życiu tego nie poprze, bo to jest projekt radnego Mięsoka. Później menadżer ze Zgierza określili właśnie inicjatorów tego pomysłu jako cwaniaka oraz naiwną. To jest cytat bezpośredni. Więc tutaj gra polityczna na pewno, ale wydaje mi się, że w przypadku większości radnych to też chyba cały czas jednak niezrozumienie istoty tego pomysłu, niezrozumienie też tych zmian, które się obecnie w demokracji dokonują. Gdzie jednak są naciski wyraźne na to, żeby te mechanizmy stanowienia prawa rozszerzać, dawać mieszkańcom prawo głosu szersze niż raz na 4 lata poprzez rzucenie kartki do urny. Mi się wydaje, że to jednak niezrozumienie tutaj miało dużą rolę. Pani Doroto, miałem wrażenie, że przytakiwała Pani w momencie, kiedy usłyszała słowa o grze politycznej. Ja przyznam się, nie śledziłam losów tej przygotowań do wprowadzenia tej uchwały na posiedzenia Rady Miasta. Nie wiem, gdzie tkwił błąd i w którym momencie, czy faktycznie było dosyć tej informacji na temat tej inicjatywy uchwałodawczej, czy było dostatecznie naświetlony ten wniosek w rozmowach z radnymi w celu przekonania ich do tej inicjatywy. Czy to odbywało się jakoś w klubach tylko, czy też wszyscy byli informowani? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć osobiście. Jestem za tym, żeby mieszkańcy mieli możliwość jak najszerszego udziału w zarządzaniu i żeby również mogli te inicjatywy uchwałodawcze zgłaszać. Zwłaszcza, że w tym przypadku one nie były wiążące dla prezydenta. Mieszkańcy mogli zgłosić taki wniosek, ale prezydent mógł przejść nad tym do porządku dziennego i wcale nie musiał dalej procedować tego. Także dziwię się osobiście i nie wiem na karb czego to składać, że ta inicjatywa nie przeszła, bo ona naprawdę była cenna. Panie Tomaszu, jeszcze Pana zdanie chciałbym poznać. Znaczy ja osobiście podpisuję się pod takimi inicjatywami. Jestem jak najbardziej za, żeby społeczeństwu oddawać jak naj... Nie wiem, czy w Aleksandrowie istnieje taka inicjatywa? Znaczy właśnie bym do tego chciałem zmierzyć, że mam wrażenie, obserwując różne samorządy, że jednostki samorządu boją się, że tak powiem, oddawać społeczeństwu głos, tak, powiększać ich możliwości wpływania na to, co się dzieje w danej gminie. Bo z prostego, mam wrażenie, że z prostej przyczyny, że to utrudnia im codzienne takie funkcjonowanie, tak? No, nagle będzie trzeba się kogoś pytać, będzie trzeba jakąś opcję rozważyć, jakiś pomysł, tak? Jakby samorządy się tego obawiają. W Aleksandrowie taka inicjatywa się w ogóle nie pojawiła. Formalnie nie istnieją rady, znaczy formalnie istnieją, tak, ale że tak powiem realnie nie, rady osiedla w ogóle, nie ma konsultacji z radami osiedli, ta forma w ogóle nie jest wykorzystywana. Nie ma inicjatywy oddanej mieszkańcom, tak, jeśli chodzi o uchwały. Więc generalnie tutaj też jeśli chodzi o tą kwestię Aleksandrów kuleje również. Tak. Natomiast tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że samorządy się po prostu boją i
Nie wiem skąd to wynika, bo tak naprawdę no, ja się podpisuję obiema rękoma tak, za takimi pomysłami. Proszę Państwa, porozmawiajmy teraz o niezależności mediów. Pan Mateusz w swojej stopce ma podkreślone, że jest to Zgierska Gazeta Niezależna. Czy ona powstała między innymi dlatego, że uważali Państwo, że do tej pory wcześniej, zanim Państwo nie powstali, brak było takich mediów w naszym mieście? Czy, jak rozmawialiśmy zresztą chwilę przed programem, ja mam od 5 lat ponad, w zasadzie od kiedy aktywnie przyglądam się życiu politycznemu, czy w ogóle życiu publicznemu w Zgierzu, to mam wrażenie, że większość publikacji medialnych, różnych tytułów, które się pojawiały, była redagowana w sposób dla mnie w zasadzie niedopuszczalny, bo były to często tytuły bardzo efemeryczne, które się pojawiły chociażby przed wyborami, zaraz przed wyborami. I były pełne po prostu anonimowych materiałów, które szkalowały, obrażały przeciwników politycznych. Poza tym był ITZ, który informował dwutygodnik, który informuje na temat wydarzeń, które są dla Zgierzan ważne, o uroczystościach szkolnych na przykład i tego typu wydarzeniach, które dla lokalnej społeczności są istotne, ale który jest z kolei wydawany przez prezydent miasta Zgierza i to widać niestety. To było widać wielokrotnie po ilości zdjęć pani prezydent, po ilości tekstów pani podpisanych zresztą przez panią prezydent, czy no, tej nieszczęsnej rubryce Młynarze ze Zgierza. Której już nie ma. Której już na szczęście nie ma i chwała za to. No a poza tym były i są też portale internetowe. Ale znów, portale internetowe, które być może poza ZG Info, jednak skupiają się na takich wydarzeniach, mają bardziej charakter dzienników, czyli raczej wydarzenia w stylu ktoś został potrącony, ktoś został napadnięty Czyli brakuje Pan takiego krytycznego spojrzenia? Tak, brakowało nam krytycznego spojrzenia, brakowało nam też spojrzenia nieco bardziej szerokiego na różne sprawy. No i my się staramy od roku takie spojrzenie dostarczyć. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, bo też mam wrażenie, że mimo tych zmian, które się obecnie dzieją w mediach, znaczy rosnącej pozycji internetu, jednak jest tak, że cały czas jest duża grupa osób, przede wszystkim osób starszych, które z internetu nie korzystają z różnych przyczyn. No i jest dla mnie bardzo istotne, żeby do tych osób właśnie z takimi rzetelnymi materiałami podejmującymi ważne tematy no, docierać. Panie Drodze, została Pani jako do tej blicy wywołana. Tak jest. Bardzo trudne pytanie, niezależność mediów. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wierzę w niezależność mediów. Nie ma wolnych mediów w Polsce. Proszę Państwa, każdy ma swojego wydawcę, który jest swego rodzaju sponsorem, z którego zdaniem trzeba się liczyć. On określa linię programową, którą musimy realizować. Dla Nowego Zgierskiego ITZ-u jest to program informacyjno-promocyjny, czyli tutaj monitorowanie władzy nie wchodzi w grę, bo jak można połączyć krytykę z promocją? To są dwa przeciwstawne pojęcia i tego pogodzić się nie da. Zwróćmy uwagę, że w 2012 roku, jeżeli już podsumowywaliśmy, przez Polskę przetoczyły się marsze w obronie wolnych mediów, czyli tej wolności w mediach nie ma. A najlepszym przykładem jest fakt, że nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, obsadzając swoje oddziały lokalne, nie dopuściła do tych oddziałów delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które obecnie jest największym opiniotwórczym organem dziennikarzy. Poza tym, no, na czym polega wolność? Są pewne normy, których też przekroczyć się nie da, granice. Na przykład ja nie uważam, żeby można było publikować czy zamieszczać zdjęcia przedstawiające jakieś brutalne akty przemocy seksualnej, czy też zmasakrowane ciała ofiar wypadków, czy też teksty podżegające do przemocy czy przestępstwa. Po prostu są za przyzwoleniem czytelników takich rzeczy się nie zamieszcza i to też jest granica wolności. Ja tak to rozumiem i wiadomo, tak jak mówię, wydawca określa, co w danej linii programowej tego pisma może się znaleźć, a co nie. Pewnym paradoksem ITZ-u jest to, że za każdym razem wydaje go prezydent Zgierza.
osoby, które są swego czasu w opozycji, chcą go likwidować, bo będzie w granicach budżet, po czym kiedy trafiają w ławy rządzących, powiem w cudzysłowie, bo starają się publikować. I tak, panie redaktorze, jest już od 22 lat. My sobie zdajemy z tego sprawę. Wszyscy pracownicy ITZ-u siedzimy jak na tykającej bombie, bo co uchwalanie budżetu to są pomysły, żeby zlikwidować ITZ, ale jakoś trwamy. Właśnie, zapytam, czy on będzie likwidowany, czy będzie przekształcony w biuletyn, bo takie głosy się pojawiły? W tej chwili znacząco obcięto nam dotację o 50 tysięcy. Jest to dla nas duży cios, bowiem działamy jako jednostka budżetowa i tutaj choćbyśmy nie wiem jak napinali mięśnie i spróbowali ściągnąć reklamodawców czy podwyższyć ceny gazety, to nie przekłada się na koszty nasze redakcyjne. My jedną ręką bierzemy te pieniądze do naszej kasy, a drugą odprowadzamy do budżetu miasta. Czyli te pieniądze, które dostajemy, to w połowie oddajemy ponownie do budżetu miasta. Także w jednej trzeciej chyba. No powiedzmy, nie, troszkę więcej jak jedna trzecia. Panie Tomasz, od kogo jest pan zależny? Szczerze, ten temat mi się niezmiernie podoba, bo mógłbym długo na ten temat dyskutować i też starać się państwu tutaj przedstawić, jak to wygląda w Zgierzu, obserwując już teraz tak przez te ostatnie miesiące, porównując znowu do tego miasta, w którym działałem już 7 lat na rynku lokalnym. I powiem państwu szczerze, że to, co tu się dzieje, że możemy się spotkać, dyskutować, to jest naprawdę sukces. To jest sukces państwa, że w Zgierzu jest taka możliwość. W Aleksandrowie takiej możliwości nie ma. Jest władza, jedna władza, tylko w gazecie lokalnej wydawanej przez samorząd, tylko może się jedyna opcja pokazywać, tylko artykuły, że tak powiem, ku chwale, tak, władzy lokalnej. Do żadnej, jest też telewizja lokalna również, tak, tam nie są zapraszane osoby z opozycji, tam nie ma dyskusji, tam jest tylko w jedną stronę, tak. To uważam, że to działa na niekorzyść jakby tych mediów, tak? Bo ludzie mają już dosyć, ile można oglądać w koło jakby tego samego. Tak? Tu jestem mile zaskoczony, tak? Że spotkałem się z takim samorządem, gdzie jest w ogóle dyskusja. To naprawdę, może państwo po prostu nie obserwowali innych samorządów i wydawało się, że coś tutaj jest na przykład źle. To jest naprawdę już pół sukcesu, że możemy tutaj dzisiaj dyskutować. Tak? Ja uważam, trochę się z panem Dorotą zgodzę, tak? Że tak, tą słowo niezależność, można definicję tego słowa tu różny kreować. Też uważam, że nie ma w 100% niezależnych mediów. Zawsze jest ten wydawca, który tą linię programową, który sponsoruje tą gazetę, który zawsze będzie wyznaczał jakby te kierunki. Natomiast ja osobiście jestem w ogóle przeciwnikiem wydawania przez samorząd lokalnych typowo gazet. Tak? Niech to będą biuletyny, niech to będą takie biuletyny informacyjne, informujące o podjętych uchwałach, o przetargach, o zarządzeniach były prezydenta i tak dalej. Ale jestem przeciwny wydawania stricte gazet, ponieważ jakby one są też zagrożeniem dla takich projektów komercyjnych, jak my tutaj realizujemy na terenie Zgierza. Tak? Często w samorządach one coraz bardziej się rozwijają, pozyskują reklamodawców, nam utrudniając w ten sposób. W ogóle dyskusja na ten temat toczy się w mediach ogólnopolskich. Mam nadzieję, że kiedyś zostanie to uregulowane tak właściwie, że jakby tutaj nie będzie takich problemów. Ja się cieszę ze swojej, że tak powiem, pozycji, ze swojego położenia obecnie, ponieważ wydawcą gazety Ale Zgierz jest niezależna firma, tak, nie podlegająca pod żaden samorząd. Chcemy współpracować z wszystkimi. Tak samo to robimy w Aleksandrowie, że nie zamykamy furtki dla żadnej opcji politycznej, tak? Nie chcemy się ukierunkować w żadną stronę. Proszę, panie Tomasz, ale to nie jest tak, że jeśli chcecie potencjalnych reklamodawców pozyskać, to mimo wszystko musicie spojrzeć na to, kto tych reklamodawców bardziej popiera lub mniej? Nie, ja powiem szczerze, w Aleksandrowie na początku też tak było, tak, że i część reklamodawców bało się, prawda, z nami współpracować, no bo my pokazujemy tą stronę nie zawsze pozytywną dla władzy lokalnej, tak, ale niestety czas pokazał to, że doszli sami do tych wniosków, że warto się u nas reklamować, że no biznes jest biznes, tak, i trzeba brać pod uwagę inne czynniki niż takie emocjonalne, tak, czy jakieś tutaj osobiste. Nasza gazeta słynie z tego, że mają duże nakłady, tak jak państwo wiecie, w Zgierzu ukazujemy się z nakładem 10 tysięcy egzemplarzy, z ciekawym kolportażem, bo to trafia do skrzynek w blokach również mieszkańców i bezpośrednio są rozprowadzane, więc reklamodawca docenia ten kolportaż, tak, i jeżeli ma się zastanawiać, czy że tak powiem, przypodobać się władzy, nie reklamować się u nas, tak, czy zareklamować się i dotrzeć do klientów, no to wybierze jednak tą drugą opcję, tak, dlatego ja wiem, że z czasem i w Zgierzu, jeżeli będziemy jeszcze przez dłuższy okres to wydawać, do tego samego wniosku dojdą też ci reklamodawcy, którzy jeszcze teraz się wahają. Jeżeli można ad vocem tutaj zająć stanowisko w sprawie tego, że gazety samorządowe są zagrożeniem dla innych mediów ukazujących się na rynku. Chcę państwu powiedzieć, że w latach 2007-2008 pojawiły się projekty ustawy, które trafiły do Sejmu celem zlikwidowania gazet wydawanych przez prezydentów, burmistrzów i wójtów. I była to dosyć taka inicjatywa w dużej
dużej ilości głosów popierana, a jednak ona nie została uchwalona. Czyli nie weszła taka ustawa i nadal te media za przyzwoleniem społecznym funkcjonują na rynku. Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli pojawiają się głosy, że stanowimy nieuczciwą konkurencję, to ja się z tym nie zgodzę. Bo rynek medialny Zgierza jest naprawdę chłonny. Istnieje i gazeta samorządowa, i gazety niezależne, jak Państwo tutaj mówicie. Istnieje internet, z którego coraz częściej powszechniej korzystamy. Istnieją także tablice świetlne w autobusach, tablica świetlna na Urzędzie Miasta. Ale proszę Państwa, mieszkaniec ciągle jest niedoinformowany. Ja idę o zakład, że jak teraz wyjdziemy na ulicę z kamerą i mikrofonem i zapytamy przeciętnego mieszkańca, co dzieje się w Zgierzu, to powie nic albo nie wiem. Ale dlatego nie wie, że te informacje tego nie odcierają, czy on się nie interesuje właśnie, tym? Właśnie i tu jest pytanie, czy nie wie, bo nie chce wiedzieć, czy nie wie, gdzie szukać tych informacji. Także ten rynek cały czas jest otwarty. Ja uważam, że jest miejsce i dla jednych, i dla drugich. Państwu zapytam, czy Stowarzyszenie SSG, które kieruje portalem, można nazwać Stowarzyszeniem Niezależnym? Znaczy się, myślę, że możemy się nazywać niezależnym stowarzyszeniem. Tutaj u nas nie ma żadnych zewnętrznych wpływów na to, kto w stowarzyszeniu jest, jak funkcjonuje zarząd, czy też inni członkowie. Zresztą jest otwarte na współpracę z każdym, kto tylko ma chęć włączać się w nasze inicjatywy. A czy ten filtr z polityką nie zaszkodził Państwu? Bo kiedy przeglądałem właśnie skład zarządu, to przynajmniej 3 osoby w ostatnich wyborach samorządowych z list partyjnych startowały. Zgadza się i oczywiście ma Pan rację, Panie redaktorze, zaszkodził nam. Niestety to był pewnie jakiś poziom jakiegoś błędu wynikający z naszych dobrych intencji, ale być może nieodczytywanych tak samo przez innych członków naszego stowarzyszenia. Ale, że tak powiem, też to się wiązało, to są w ogóle stare dzieje, to jest w zasadzie, prawda, 2 lata temu, też się wiązało z innymi powiązaniami naszych członków wychodzące dalej, także no, ja powiem tak, niestety właśnie pewne osoby, które pociągają również za sznurki w Zgierzu, no niestety, to wszystko się przekłada na to. A czyli ta sytuacja się nie powtórzy w najbliższych wyborach, tak? Nie powtórzy się, nie. W tej chwili my, że tak powiem, zupełnie inaczej współpracujemy wewnętrznie w stowarzyszeniu. Inaczej omawiamy pewne problemy, pewne sytuacje są dyskutowane naprawdę na szerokim polu. Także już oczywiście nie chcielibyśmy dopuścić kiedykolwiek do podobnej sytuacji. Panie Michale, no w przypadku Pana gazety dosyć prosto można zauważyć, kto jest wydawcą, Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy w jaki sposób czuje się Pan przez to ograniczany? Myślę, że nie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Tygodnik Zgierski redaguje zespół trójki redaktorów, w tym również mnie. I tak naprawdę to od tych trzech redaktorów zależy to, czy materiał się ukaże, czy nie. Razem z moimi kolegami sprawdzamy teksty pod względem ortografii, gramatyki, treści, merytorycznej zawartości danego artykułu. I mogę Państwu zagwarantować, że jeżeli tekst będzie dobry, to się ukaże. Kwestia jest tylko taka, żeby dotyczył Zgierza bądź też powiatu zgierskiego. Przypomnijcie, czy to prawda, że 2 miesiące temu Rada Powiatowa próbowała zamknąć ten tytuł? Tak, zdarzyło się coś takiego, natomiast no, jak sami Państwo wiedzą, tytuł nie został zlikwidowany. Tygodnik nadal się ukazuje, także myślę, że nadal się będzie ukazywał. Chciałem też porozmawiać o takiej dosyć niebezpiecznej według mnie tendencji, którą Państwo na pewno też zauważyli, że jeśli chodzi o opinie, czy też na forach internetowych, czy też w gazetach przedstawione, coraz częściej nie są one podpisywane imieniem i nazwiskiem. Skąd ten trend? Czy to wynika z jakiegoś wygodnictwa, czy ze strachu przed władzą? Mowa tu między innymi o portalu Facebook, gdzie bardzo popularne są różne konta właśnie utworzone przez anonimowe postacie, bardzo często nawzajem siebie komentujące. Pani Dorota, może od Pani zacznę. Trudno mi zajmować stanowisko dotyczące portali społecznościowych. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarstwo takie gazetowe, no to wiemy wszyscy, że prawo prasowe gwarantuje każdemu autorowi zachowanie swoich danych osobowych do wiadomości redaktora naczelnego. Dlatego nie dziwię się, że tutaj cały czas powraca ta rubryka nieszczęsnych młynarzy ze Zgierza, która w porozumieniu moim z wydawcą została zdjęta, ale ciągle są dociekania, kim byli młynarze ze Zgierza. Ja nie mam takiego upoważnienia. Gdybym miała, to bym tutaj ujawniła te nazwiska. Także jest to powszechnie przyjęte. Proszę zwrócić... Czy ta rubryka została zdjęta po fali krytyki? Tak.
Tak, po fali krytyki ta rubryka została zdjęta, przy czym z tego, co do mnie docierają, osoby czuły się przez te autorów szkalowane czy też obrażane. Dwukrotnie odpowiedzi zamieszczaliśmy. Jeżeli ktoś taką odpowiedź do redakcji dostarczył, to ona pojawiała się na naszych łamach. Natomiast jeżeli ktoś poczuł się dotknięty do szpiku kości, to miał prawo iść z tym do sądu. I to w świetle prawa prasowego mógł domagać się od redakcji zadośćuczynienia, ale nic takiego nie miało miejsca. Panie Mateuszu, czy Zgrzyty publikuje artykuły podpisane pseudonimem? Znaczy zdarzyło się to, zdaje się, raz, ale nie był to materiał, który by kogokolwiek szkalował czy atakował zarzutami, no, które byłyby bez pokrycia, więc ja myślę, my się staramy... skąd ta tendencja? Czy ludzie po prostu boją się podpisać swoim imieniem, nazwiskiem ze względu na konsekwencje, czy po prostu wygodniej jest pewne sprawy powiedzieć, nie biorąc za to odpowiedzialności? No jedną kwestią jest to, mówimy tutaj o internecie. I jest jednak tak, że internet trochę bardziej przysparza się publikowaniu pod anonimem. Jest to po prostu charakter tego medium. No i też jest to wygodne, jak sądzę, dla wielu osób, chociażby urzędników. No, znamy to z forum portalu Wirtualny Zgierz, gdzie są, oczywiście domniemywa, i radni zarejestrowani, którzy piszą pod pseudonimami, i urzędnicy. Jest jeden, chyba tylko jeden radny, który pisze pod swoim imieniem i nazwiskiem. Powiatowy. Tak, ale z kolei właśnie z powiatu jest to Tadeusz Iwaniuk. No i dla tych osób jest to wygodne, bo mogą puszczać tam różne informacje, no, których puszczenie pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem no, groziłoby ich kompromitacją zapewne. Ale mam wrażenie, że to wracając do głównego wątku, jak już wcześniej mówiłem, to nie jest taki nowy trend, bo jednak tych publikacji anonimowych też się ukazywało zawsze dużo w druku. No, niski poziom debaty publicznej, niestety. Ja nad tym bardzo, bardzo boleję, bo tracimy o tym wszyscy tak naprawdę. Bo na ataki anonimów no, trudno tak naprawdę odpowiadać. Gdybym ja chciał, powiedzmy, odpowiedzieć na czyjś atak podpisanym pseudonimem, który byłby szkalujący i tak dalej, no to ja tego nie zrobię w tym samym stylu. Nie zrobię tego w tym samym stylu, a jak wiemy, no obrzucić kogoś błotem, zawsze coś zostanie, zawsze coś się przylepi. Więc jest to wygodne, no, ale też świadczy o niskim poziomie debaty. Panie Tomaszu, zapytam o taką sprawę, czy to nie jest tak, że na portalach internetowych dużo ciekawsze rzeczy dzieją się właśnie na forach dyskusyjnych, że ludzie bardziej tam zaglądają niż śledzą notatki przez dziennikarzy tam włączane? My generalnie przyjęliśmy taką formę, że gazeta tak, drukowana plus portal internetowy, bo jakby to się uzupełnia fajnie, tak? Gazeta trafia do innego grupy odbiorców, portal również. Natomiast ja powiem szczerze, tutaj ciężko jeszcze na terenie Zgierza ocenić, jak ten portal się nasz przyjmie, tak? Ale Zgierz, ponieważ no, to wymaga czasu, żeby ludzie tam zaczęli naturalnie wchodzić, śledzić, co tam piszemy. Natomiast od wielu, wielu lat mamy taki portal Ale Miasto w Aleksandrowie. I powiem szczerze, wiele ciekawych rzeczy, które może nigdy by nie ujrzały światła dziennego, tam w komentarzach właśnie od forumowiczów wyczytujemy. Tak? To jest bardzo fajna lektura, zawsze, że tak powiem, z zaciekawieniem czytamy. Odnosząc się do tego pytania, dlaczego internauci się nie podpisują, tak? Czy nawet teksty są często niepodpisane, ja bym prosto odpowiedział, po prostu ludzie się boją. Tak? Żyjemy w takich czasach dużego podziału politycznego w kraju, tak? I ludzie boją się zaszufladkować po jakiejś ze stronie, tak? Bo potem będą palcami wytykani, bo w jakiejś danej sprawie wyrażą swoje poglądy. Ludzie boją się też oddziaływania władzy. Tak? Władza też ma te możliwości, którymi może oddziaływać na danego człowieka. Tak? Jeżeli nie na niego bezpośrednio, to na jego członka rodziny, bo gdzieś tam pracuje, tak? Powiązany. Ja to obserwuję od wielu lat i to nie są jakieś wymysły z mojej strony, tak? Ale takie rzeczy się dzieją w samorządach. Więc ludzie się naturalnie boją. Tak? Ja namawiam najczęściej, tak, żeby autor tekstu podpisywał się swoim tak, imieniem, nazwiskiem, bo to no, wtedy jest, tak uważam, najwłaściwiej. Ale często pojawiają się u nas teksty, tak, pod pseudonimem, pod jakimiś ukrytymi danymi. My oczywiście znamy autora,
Ale no, gdyby jakby uniemożliwi, wymóc, jakby tylko taki wymóg prowadzić tylko podpisane teksty, wiele ciekawych, rzetelnych artykułów by się po prostu nie ukazało. Więc mhm. Pod jakimi pseudonimami pani pisze na forach? Piszę pod nickiem Justyna Zielińska. Ale, że tak powiem, nie często pojawiają się tam moje wpisy. Oczywiście można mówić o wirtualnym zgierzu, bo to jest takie chyba najbardziej popularne forum, które je ocenia sytuację polityczną i... Ja to precyzuję, może, że pan Piotr Majewski z wirtualnego zgierza był tutaj zaproszony, aczkolwiek ze względu na kłopoty zdrowotne nie mógł dotrzeć. Tak, niestety. Być może byłoby to też wskazane, żeby się z nim tu spotkać. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o to forum, ja unikam takich komentarzy, to trochę jak mówił tutaj Mateusz, że właściwie jaka jest dyskusja z kimś właściwie anonimowym, tak? Ja bardzo często na swój temat również czytam tam wpisy. Nawet czasami staję się bohaterką wątku, że tak powiem, bo tak się też zdarza. Z tym, że ja się nie ustosunkowuję do wpisów, które są właśnie podpisane jakimiś tam radar, inne Jan Listy czy tym podobne rzeczy, ponieważ właśnie nie będę prowadzić tego typu dyskusji czy debaty z osobami, które mają mi coś do zarzucenia. Panie Michale, pan uczestniczy w dyskusjach na forach? To znaczy, jeżeli chodzi o mój udział w dyskusji na forach, to raczej nie, jeżeli chodzi o politykę czy jakieś kwestie społeczne. Trochę to z tego względu, że jestem również, chodzę w skład redakcji Wirtualnego Zgierza, również z Piotrkiem Majskim współpracuję, więc takie pisanie jeszcze na forum dodatkowo, no raczej to nie jest profesjonalne dziennikarstwo. Ja raczej siedzę na forach tematycznych, raczej airsoftowych czy poświęconych historii i tutaj jakby się realizuje. Natomiast jeżeli chodzi o zgierską politykę, to raczej zostaje przy tygodniku zgierskim. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za przybycie. Miejmy nadzieję, że ta formuła dzisiejsza sprawdziła się i będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze nie raz, bądź w tym gronie, bądź w jeszcze poszerzonym. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.